Wieczorem. Opowieść o różnorodnym mieście Warszawa na wiele języków. Część pierwsza. Aperitif. On commande l'apéritif. On commence par le pastis. Qu'est-ce que le pastis? Or, en provençal, c'est un mélange. Un mélange de très bonnes choses. Donc, notamment de pastis lui-même, de l'eau fraîche et des glaçons. Des glaçons, évidemment. Ce qui est surtout connu, c'est celui de Marseille, le pastis de Marseille. C'est au goût de l'anis, un peu aromatisé avec des substances naturelles, notamment l'anis, ce qui constitue l'essentiel de pastis. Donc c'est une plante odorante venue d'Orient, le fenouil et la réglisse. Donc vous avez la dose de centilitres et maintenant vous prenez de l'eau fraîche. Si vous ajoutez un peu d'eau fraîche, donc vous voyez le changement de couleur. Ça change d'une couleur ambrée à un jaune. N'oubliez pas des glaçons. Ja włączam kamerę. Masz odpalony? Mary? Dobra. Wideo, daleki kadr, sobie krzywo. Kamera poszła? Masz? Tak. Klaps. Dzięki. To jest pierwszy dubel ustawienie stołu. Dopiero trafiłem. Albo nie dopiero. Nie, no to nie weź. Już? No. Poruszyłem. Jeszcze raz. Czy nie? Chociaż ja potem i tak to będę musiał potem prostować, bo i tak 40 osób to potrąci w trakcie jeszcze. Tam coś, Dina ma egzamin dzisiaj językowy. Zobaczymy, jak przyjedzie później. No i tak się będą schodzić na przykład te pół godzinki, więc... Taśma, nie? Chyba od razu, no. Konkrecik. No a dzisiaj sobie zjemy, nie? Dzisiaj słuszna strawa nam przywiezie jedzonko. Będzie w ogóle totalnie jedzenie zewsząd. Dobra, mamy to. Dobra, mamy to. Więc tak. A! Część druga. Przystawki. Sambusa, mne degig. Degig, ma'al mlech, szwajt zet, maj. Wol kamerat, bi'dżina. Bi'tala szwajt zet. Bi'dżina lamman tetchammer, ba'din bsetta hakida. Wol bsawul sos ades. Bsawus... بصل، توم، زنجر، هم و سبايس كل شيء بحطوا ليهم والبقدونس بخلطه مع بعض بسوي عصوص السامبوسة بستة بحطها بالطاوة شوي على النار بعدين بقطعهم ومن من مع عصوص بلفة هذا السامبوسة. Mój brat się zastanawiał, czy opowiadać o sambusie, czy o Alici. Zdecydowała się na sambusę. I sambusę robi się z mąki, z solą. Z tego dodaje się też drożdże. Z tego powstaje ciasto, które musi trochę urosnąć. Wałkuje się je na cienkie placki. I do tego jest farsz z soczewicy, do którego dodaje się sos pomidorowy, przyprawy, powinno to być trochę pikantne, pietruszkę się dodaje, a to ciasto najpierw się trochę przypieka i potem się łączy ciasto w parcie. Hello, hey. Yes. Hello. How are you? Hi. Nice to see you. Siemka, siemka. Chodź, wchodź.
Dawaj ci mikrofon, zakładam. Bary. Siemano. Dobra, rozumiem. To teraz piątkę zakładam Hubertowi Zemlerowi. Oj, bardzo dobrze ciebie widzieć. Chodź tutaj na śmietnik. Hej. Do krytyki? Tak. Na kolację, tak? To chodź, wiesz co, założę ci mikroport od razu. Bo nagrywamy słuchowisko, to zrobić ci mówił, nie? Okej, tak. Ja jestem Marcin. Ustawię się. Rozumiem. I zaraz idzie rozmiar 12. Rozmiar 12. Ustani w ogóle, grzebie w śmietniku. Bez szukania. Sorry, mi język opada. Jak cię widzę. Spóźniłeś się jak zwykle. Muszę ci powiedzieć. To się wszystko nagrywa jak coś, nie, Rafał? Więc... Słuchaj. Rozmiar 12 nie pasuje. Zakładam mu 11. Nie no, weź. Miało będzie ci spadać, będzie ci spadać. A widzę, że tu już ten, tylko nie wyrobię. Shut up. Przestań mnie dekoncentrować. Będziesz w tej bluzie śmierdzącej, tak? Gdzie to dać? Pod spód? Nie, na wierzch. Do środka. A. Ty głupko, poczekaj, bo jeszcze następny. Klientka idzie. Cześć. Cześć. Dobrze, i teraz ty. Możesz mi dać torebkę. Tak, o, dziękuję. Rafael, chcesz już tam wejść na górę? No, mogę iść, no. Tak? Dobra. A ty masz kod? Mam. Otwarte. Siema, siema. Mikroport ci zakładam na samym wstępie, ziom. Cześć, ale dobra. To wiesz co, ja go sobie po prostu za kieszeń po prostu. Tak. No dawno się nie widzieliśmy, no. No, dokładnie. Co tam? Dobra. Resztę kabla teraz... dam sobie tutaj do kieszeni, żeby... Tak, tylko jeszcze ci zabezpieczę ten kabel, wiesz? Spoko... A, po prostu, czekaj. Super. No to... Dzięki. Czekaj, to jest... Trzy. No okej. Trzy. Egzamin ci poszedł? Właśnie. O, nie wiem, coś tam będzie. Cześć, Wojtek. Widzimy się oficjalnie. Patrzcie, co? Arina. Mi się podaje się kupić. Cześć, Wojtek. Miła mi. Chłopaka, jak się nie zło. Ines. Idzina. Olga. Olga. Bardzo mi miła. No tak, już dla mnie. Dobra, ja to... Olga. Okay, so let's eat. Okay. If you wish. I mean, that's no, I'm not hungry. I was from McDonald's. Część trzecia, pierwsze danie. That soup is called red lentil soup.
First of all, we saute onion in the oil, and then we put potatoes, carrots, and little bit of ginger and garlic, and then we saute it little bit with the oil, and then we put it for boiling. When our potatoes and our carrot is soft, then we add our red lentil. And in the meanwhile, in another pot, we boil petrushka legs, and in that we add salt, black pepper, ginger, curry powders, little bit cebula powder. Now I speak Polish words also, and a mixture of the English. I'm sorry for that. And of course the coriander powder, and then we just mix it with our lentil and veggies that are boiling already in the bigger pot, and then we blend it to make it smooth paste, and it should be boiled properly. Słuchajcie, mili państwo. Co? Nic. Ej, bo Wojtek chciał coś powiedzieć, a nikt go nie słucha. As usual. No, because as far as I know, not everyone speaks English here, or not everyone. Not a papa. So maybe Olga can translate to French. Is it okay? To English will be quicker, but yeah, but you know, I like you to speak French. Well, no, no, c'est pas problème, c'est pas problème. Je peux parler en français. Tak, a ja będę tłumaczyć na polski, tak? Like to be conversation for only 3 minutes. So I try in English. Por qué no? Por qué no? Sí. Okay. No, por favor, no. Deutsch sprechen? Yeah, das kann ich auch. Yeah. Also. First of all, thank you very much for coming. Po polsku, no fajnie, że wpadliście. Okay, thank you for invitation. The idea is to spend some time together because we're doing this project together, and I'm very happy that we do. So since there are 6 duets happening within the project, so it's Hubert and Dooms, which is great. It's Dina and Diana, for what I'm super happy. It's Olga and Kristina Eszak from Syria. It's Kasia Górna with Martina Kuzmanowicz. Rafał Rogiński with Maria Martos, Ukrainian choreographer and dancer. Michał Boczuch and Eugenia Balakireva. So there are 6 of you. Like, did I forget anyone? There's no waiter. Sorry? There is no waiter. I will be a waiter. As far as I know, in most of the languages that we speak here, there are, because in English, for example, there is no such thing as smacznego in Polish. Enjoy. Well, enjoy, but they usually say bon appétit, which bon appétit. Which is like French. Kind of French. English is French. Half of English is French. Yeah. And very half badly is Norwegian. Spoken. So, yeah. Yeah. So do you know, is there like any Spanish version of? Que aproveche. Que aproveche. Mm-hmm. Приятно. Приятно. Смачно. Ладно. Смачно есть? Guten Appetit. Guten Appetit. Mm-hmm. And in, not in French, but maybe... Mamara. Kasuma. Ikono. You have so many versions. No, Kasuma. Ikono. Kasuma. Ikono. Ja sprawdzam, jak jest po arabsku, ale pewnie nie będę umiała tego wymówić, także robię to tylko dla własnej ciekawości. Ja mogę powiedzieć po włosku, buon appetito. A po hebrajsku jak będzie? Kurczę, czekaj, jak to jest? No bo będzie podobny do arabskiego na pewno. A to pan właśnie... Beta von, jak jest coś takiego. Część 4, drugie danie. Ehna hon adna meczmuat min el muadżanat. Tak. Ja, adna meczmuat min el muadżanat. اللي هي فطاير اللحمة بعجين والمطبقة يعني هي أكثر شيء معتمدين على أهل اللي بدون لحمة هون إن السويا مع اللحمة بعجين عندنا الفطاير اللي هي سبانخ وجبنة واللي هي مطبقة اللي هي مع الزعتر فكنا نوعنا هالأكلات كلها أظن إنه Mamy
Mamy tutaj w kuchni trochę takich dań. One po arabsku mają taką specjalną nazwę. Mówi się na nie, że to są rzeczy nadziewane. Zazwyczaj, że jest ciasto i jest jakiś farsz. No i mamy kilka tutaj takich rzeczy. Fatajer, lahm ba'dżin i mutabaka. Fatajer mają farsz ze szpinaku i sera wegańskiego. Lahm ba'dżin jest z mięsem sojowym i sosem pomidorowym. A mutabaka to jest ciasto przekładane zaatarem, czyli też taką mieszanką przypraw. No. Bierzemy wszystko tam i jemy. No po prostu, no bo co będziesz tutaj, wiesz? Może macie rację. No tak, każdy sobie będzie brał. So you are from Ukraine? From Belarus. Ah, Belarus. Belarus. Ah. How long do you live here? A year and a half. Close. I'm from Belarus, but we moved in Ukraine, so we came here right after war started. Ah, okay. You will take part of this project? Yes. You yes. sing? Or? No, I'm an artist. Grałem w Tbilisi i w górach, i taka dyskusja Rafael, była. Rafael, czy? Wiesz. Jesteś Rafaelem? Tak, tak. Nie, bo wy jesteś właśnie... super. No, no. To zmiana, że nie wiem, przypuszczaliśmy się. I wy robicie właśnie w listopadzie jako pierwszy. 11. To pierwszy jest, no nie? Widziałem. Mhm. To będzie koncert? Koncert z tańcem. Takie show. A teraz jest projekt z Kasią Górną. Ale się znacie, czy nie? Tak, Kasia, się znamy. Oczywiście też z amatorskiej. I w pewnym momencie trochę bardziej rozmawialiśmy. Jest taka super tancerką. Taką siłową też bardzo. W izraelskim stylu, w sensie tancerzy, który ma taką krzepę też, no nie? Padniesz? No, nie, no wiadomo. Krzepę, nie? Tak, to podoba mi się to tak. Podejście. Lubię ludzi z krzepą. A teraz też do tego projektu też chcę spróbować tekst napisać. Tak. Wizualnie, no. Tak. Bo Nina robi zajebiste akwarele. Ja w sumie nie zajmuję się akwarelą, ale jakiś czas temu mi się spodobało i zaczęłam robić, bo generalnie to robię bardziej foty. A. I tak wiesz, miałam takie flow, że bym się chciała tak pouczyć tych akwarii, żeby tak się zmotywować, żeby jakby odważyć się w ogóle, pokazać, wiecie. I'm drummer and percussionist, but I have my balafon, but I'm not sure it's compatible with yours, because I have from Guinea. Yeah, from Guinea. It's okay, it's like C major. Yes, I also play this one. Actually, I now don't have my own balafon, yeah. But I play kora. I know a lot of people here in Warsaw, but they are also from Belarus, and it's just like a huge bubble. Yes. Of people who immigrated here and trying to do things, but they're all it's not helping to integrate in culture. Mm-hmm. So more isolated. Yeah. Yes, yes. Actually, it is really nice to meet new people, not only from Belarus, not only with this very similar background. Yeah, I have never worked with Kristina as well. We just, you know, talked on the phone. So it's also, yeah, what's it gonna be? Thank you.
Część piąta. Deser. حطم قيودك وانطلق ما عاد يكفيك البكاء حطم جدران الأوهام وانطلق فما Basbusa jest deserem też bardzo starym, który robi się z kaszy mannej, z kaszy manny, orzechów włoskich, cukru oczywiście, no i różnych takich dodatków, na przykład wody z kwiatu pomarańczy. No i każdy kawałeczek się ozdabia migdałem. No w Turcji chyba są też podobne, właśnie takie nasączone ciastka. Są, ale bardziej to takie arabskie. Chociaż ja właśnie ja zawsze myślałem, że to jest, wiesz, taka woda jaśminowa. Możliwe też. Mam tą wodę i ona tak smakuje rzeczywiście. And in Burkina, what you have as a dessert? What kind of sweet? But in Burkina we have like sweet things. Toffee, I think. Ah, toffee. What?
But you have some cakes or some cookies, something like that? Yes, like... I can't show it. Like we have some okay. traditional cake, like but like we fried it mm-hmm. actually, but it's sweet, mm-hmm. very sweet. Like we put sugar and all that stuff. Oh, yes. And mainly some people buy it for breakfast, like oh, yes. use for okay. with coffee. Coffee and, yes. yes. Nice. Ojej. O te książki teraz masz, macie? Ojej, widzisz, także... jest, znaleźliśmy książki. O, super. Jednoga miły, dana ale... sreściemo? 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 Se dog dudesz? Budesz. Budesz. Guaro okolica? Se nowo... Noworodzenim? Gdzie? To jest gdzie? Noworodzenim? Możemy się rozmikrofonować. Tak, przepraszam cię. Tak. Może ty spróbuj przeczytać. Myliu zgradę. Kurde, jaki to ładny język. I zdoba socjalizma. O, rozumiem. Gros otworen, prozor, dopire muzyka. Też rozumiem. Super. Czy ty o mnie widzę, że jest socjalizma, muzyka. O, kompozycjon. Grand tona. Grad tony. Co to znaczy? Że miasto toni, jakby no tak, the tony, city tak. is sinking. Tak jak gród. Chtela. Co to znaczy chtela? Chciała. Chtelabich. Chciałabym, chtelabich. To po czesku też powiem. Chtelabich to Tel Aviv po prostu. Chciałabym do Tel Avivu, tak. Chtelabich do Tel Avivu. Na ostrowu. Toka, jak się to D czyta? To dzie? Dzie. Tak, dzie. To jest jakby tak jak nasze dzie. D i J. Tak. Dzie. Tak, o dzie. O, to coś o mnie. Starim, rozumiesz, li. Nie wiem, co to znaczy, jakoś ze mną to się kojarzy. Że starzeje się, rozumiesz, nie, li. Czy rozumiesz? Rozumiesz li, to jest tak trochę... No tak, to takie staropolskie, to było bardzo podobne do... Tak, ogólnie jak słyszysz... A ty przeczytasz jakiś może? Przeczytasz któryś, ty? No właśnie, że... Mogę. A może jakiś krótki? Nie no, jakiś najdłuższy znaczy. O warszawskim getcie, bo ja jakoś zawsze mieszkałam w warszawskim getcie i teraz wszystkim, co się dzieje w świecie, to jakoś mi pasuje. Happy End. Oda warszawskom getu. Zaboravljamo ljude, koji su bili isti kao mi. Zapominam i ljudi, którzy bili taci sami jak mi. Živeli iza zida, mieszkali za murem i zaljubljivali se u vreme rata. I zakuhivali se v čaše vojni. Smrt ih je neumorno gonila. Nisu znali da li će jutro dočekati živi. Šmjerć nje strudzenje i gonila. Nje vidjeli či dočekaju jutra. Ipak, oni su plesali u tami i ljubili jedni drugima vratove. A jednak, tančili v ćemnošćah i calovali se navzajem po šijah. Część szósta. Digestif. In cuatro cañas. Yeah, the funk is all over the world, even from the aborigines to northern Indian Eskimo and so the same kind of the symbolism. So all of them use the drum or the bow, it depends of the culture, to connect to the dead people, to the ghosts. And so this is the way. En Málaga, en mi ciudad, por ejemplo, pues tenemos muchos tipos de café, pero en verdad es solamente café y leche. No se le pone mierda de sirope ni tonterías de esas. Así que hay una tabla
del tipo de café según la proporción de café y de leche. Desde el café solo, que es solo café, como dice la palabra, el largo, que es un poco menos que el solo, semilargo, que es menos que el largo. También tenemos solo corto, hay un mitad. Mitad significa que es mitad café, mitad leche. Tenemos uno también que es corto, o sea que tiene poco café y más leche. El sombra tiene menos café todavía y más leche. Y la nube se llama así porque es casi todo leche y un poco de café, entonces parece blanco. Wojtek to umie zorganizować lewatką i prezes, na której się zadaje, pije wino. Zapomnisz te pieniądze. It's a good one, yeah? Yes. Jak jest dziękuję? Nie jest dziękuję, dziękuję jest po ukraińsku. A jak jest proszę? Wala. Wala. Musimy częściej się spotykać. Kurde, no właśnie. No. Właśnie, właśnie. Dobra. Chwala. Chwala. Merci. Obrigado. Ciao. Dzięki wielkie. Co? O Jezu, jeszcze sprawdzanie stołów. Kurde, ale to jest w ogóle fajna taka Warszawa, nie? Że po prostu masz, wiesz, jakby... Że są ludzie, nie? Że po prostu gadamy i... Fajnie. Fajna taka Warszawa. Napisy. Scenariusz, montaż i reżyseria Wojtek Zrałek-Kossakowski i Marcin Lenarczyk. Duety Eugenia Balakirewa i Michał Borczuk. Nunc Dembele i Hubert Zemler. Krystyna Eshak i Olga Wysłowska. Martina Kuzmanowicz i Katarzyna Górna. Dina Leonowa i Diana Leonek. Maria Martos i Rafał Adamiński. Przy stole Ines Ruiz-Artola, Alina Borok, Nunc Dembele, Jakub Radziuk, Martina Kuzmanowicz, Dina Leonowa, Diana Leonek, Marcin Lenarczyk, Olga Mosłowska, Rafał Adamiński, Marek Szabłowski, Hubert Zemler i Wojtek Zrałek-Kossakowski. Słuszna strawa Anu, Mejada, Mejsum, Mebrat oraz Olga i Szamani. Mix i mastering Marcin Lenarczyk. Wideo Wojtek Zrałek-Kossakowski. Nagranie spotkania przy stole Marcin Bary Popławski. Nagranie koncertów Olgi Wysłowskiej i Krystyny Eshak oraz Huberta Zemlera i Nunca Dembele Michał Rokicki, Lama Stelisz. Pozostałe nagrania Wojtek Zrałek-Kossakowski i Marcin Lenarczyk. Identyfikacja graficzna Alina Bożok. Partnerki projektu migard.waw.pl Słuszna strawa, strefa wolnosłowa. Słuchowisko zostało zrealizowane w ramach projektu Moja Warszawa, prowadzonego przez Jasną 10 Społeczną Instytucję Kultury Krytyki Politycznej w ramach realizacji zadania publicznego Różnorodna Warszawa, finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa. Kurator Wojtek Zrałek-Kossakowski. Macie zmywarkę, tak? Tak, ja do zmywarki wrócę. Ustawię. Zaraz to nie wejdzie, nie? Bo się tego zastanawiam, szczerze mówiąc. Nie, jako... nie wejdzie, nie mogę. Myślisz? No co? No co? Nie. Ja to będę zmywał. Super! Może... Co? Najbardziej mi ta... rzodkie. Chodzi. Tu jeszcze jest deserek. Chciałbyś? Deserek tak? Ja bym zapakował w ogóle. O, okej. To jest dla rodzinki. Tu jest twoje winko. To postaw, ja sobie będę pił do zmywarki, nie?